Długo znałem Krzysztofa, od 71 roku, także to jest dosyć długo. Wydaje mi się, że znałem go dosyć dobrze. Kiedyś, kiedy byliśmy w Ameryce z Kolędą Nocką, to tak nazwałem Krzysztofa romantyk warszawski. On się z tego śmiał, lubił to określenie, dlatego że to był prawdziwy romantyk, naprawdę romantyk, którego tak jakoś los potraktował, że musiał walczyć i właściwie ta natura romantyka walczącego o życie była w pewnej sprzeczności. Ale on tę sprzeczność umiał pięknie przenosić. Proszę zobaczyć, że Krzysztof cały czas pozostał młody, pomimo że to jego biedne ciało zniszczone chorobą, potworną chorobą, z którą się zmagał, no, nie było młodym ciałem, nie był młodym organizmem, ale jego głowa była młoda. Pamiętam, kiedyś tutaj była 62. rocznica Powstania Warszawskiego, klęski Powstania Warszawskiego, to 2 października, i on pięknie czytał wiersze tutaj. Jak przeczytał wiersz Baczyńskiego, nazywam się Krzysztof, nie wiem, czy będę żył, czy jutro będę żył, no to nam wszystkim się aż serca stanęły, widowni też, bo on był prosto po operacji, tej strasznej operacji, kiedy mu wycięto prawie wszystko ze środka. Był przypadkiem, jak mówią lekarze, w ogóle niewiarygodnym. Na sympozjach lekarskich podawali, że to jest niemożliwe, że ten człowiek żyje. Niemożliwe, że po prostu wszelkie dane medyczne wskazują na to, że nie powinien żyć, a jednak żył. I to żył wiele lat z tą straszliwą chorobą, już w tym takim stanie zupełnego takiego wycieńczenia właściwie. Bo wyobraź sobie, że człowiek żyje w ciągłym bólu, prawda? A ciągle się uśmiecha. Właśnie. A widzisz, to był fantastyczne. Właśnie źle, że mówię był, bo on jest. Tak, dzisiaj się z żoną Justyną Sieńczyłą, gdzie się przyjaźniliśmy wszyscy, zastanawialiśmy, że on jest. On jest jednak. Ten jego uśmiech, ta jego łagodność niewiarygodna, taka, to taki dobry człowiek, wiesz? Dobry. To takich już nie produkują chyba.